Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest to jedyna niepubliczna w regionie uczelnia, która posiada drugi stopień architektury, a jak wiadomo, żeby zdobyć uprawnienia architektoniczne do projektowania i kierowania robotami budowlanymi nieograniczone, należy posiadać tytuł magistra. Architektura w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest kierunkiem o profilu praktycznym. Sama osobiście jestem absolwentką pierwszego i drugiego stopnia architektury w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Architektura była zawsze moim marzeniem i zawsze realizowałam swoje w życiu cele tak, żeby tę architekturę zacząć studiować i ją skończyć. Moim pierwszym kierunkiem, jaki studiowałam, było budownictwo i jestem dzisiaj konstruktorem z uprawnieniami nieograniczonymi do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Warto studiować na pierwszym stopniu i przede wszystkim na drugim stopniu studiów niestacjonarnych i stacjonarnych na architekturze w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.